Administracja publiczna na ogół prawidłowo wywiązywała się z zadań dotyczących opieki nad Polonią i Polakami za granicą. NIK zwraca jednak uwagę, że w ciągu blisko czterech lat premier przeznaczył na ten cel 148 milionów złotych bez przeprowadzenia otwartych konkursów. Chodzi o 40% wszystkich dotacji udzielonych przez premiera, a związanych z pomocą Polakom za granicą. NIK szczegółowo zbadała 16 ofert złożonych w trybie pozakonkursowym. Okazało się, że cztery z nich, które opiewały na 11 milionów złotych, nie były w pełni związane ze wsparciem Polonii i Polaków za granicą.